Jan Henryk Dąbrowski, żołnierz, patriota, bohater narodowy. Jan Henryk Dąbrowski, postać powszechnie znana z Mazurka Dąbrowskiego, hymnu narodowego Polski, odegrał kluczową rolę w walce o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą. Żołnierz, patriota i bohater narodowy, Dąbrowski poświęcił swoje życie walce o wolność ojczyzny, stając się symbolem nadziei i wytrwałości dla narodu polskiego. Początki kariery wojskowej. Urodził się 2 sierpnia 1755 roku w Pierzchowcu, na terenie dzisiejszej Małopolski. W wieku 15 lat wstąpił do Armii Saskiej, gdzie szybko awansował na stopnie oficerskie. Dąbrowski wykazywał się talentem militarnym i odwagą, co zaowocowało licznymi sukcesami na polu bitwy. Zaangażowanie w walkę o niepodległość. W 1792 roku, po wybuchu wojny polsko-rosyjskiej, Dąbrowski powrócił do Polski i stanął na czele oddziału powstańczego. Choć powstanie upadło, Dąbrowski nie poddał się. Wyemigrował do Francji, gdzie wraz z innymi Polakami tworzył Legiony Polskie. Legiony te walczyły u boku Napoleona Bonapartego, niosąc nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Legiony Polskie i walka o wyzwolenie. Dąbrowski stał się naczelnym wodzem Legionów Polskich, prowadząc je do licznych zwycięstw. Szczególnie zasłynęły bitwy pod Trebią w 1797 roku i Hohenlinden w 1800 roku, gdzie Polacy walczyli z imponującą odwagą i determinacją. Legiony Polskie odegrały znaczącą rolę w kampaniach napoleońskich, stając się symbolem polskiego ducha narodowego. Księstwo Warszawskie i dalsza walka. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego w 1807 roku Dąbrowski został mianowany generałem dywizji i naczelnym wodzem wojsk polskich. Pod jego dowództwem wojska polskie brały udział w wojnach napoleońskich, walcząc m.in. w bitwach pod Raszynem w 1809 roku i Smoleńskiem w 1812 roku. Choć ostatecznie Napoleon poniósł klęskę, Dąbrowski nie stracił nadziei na odzyskanie niepodległości przez Polskę. Ostatnie lata i spuścizna. Po upadku Napoleona Dąbrowski wyemigrował do Wielkopolski, gdzie osiadł w Winnej Górze. Zmarł 6 czerwca 1818 roku, otoczony szacunkiem i uznaniem. Do dziś Dąbrowski jest uważany za jednego z najważniejszych bohaterów narodowych Polski. Jego imię nosi wiele ulic, placów i szkół. Mazurek Dąbrowskiego, z tekstem napisanym przez Józefa Wybickiego, stał się hymnem narodowym Polski, upamiętniając Dąbrowskiego i jego Legiony Polskie. Ciekawostki z biografii Dąbrowskiego. Dąbrowski był nie tylko wybitnym dowódcą wojskowym, ale również utalentowanym kompozytorem. Skomponował m.in. Marsz Legionów Polskich we Włoszech. Dąbrowski był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną, Justyną Piłsudską, miał syna, Jana Michała, który również został generałem. Z drugą żoną, Barbarą Chłapowską, miał syna Bronisława. Dąbrowski był kawalerem Orderu Virtuti Militari, najwyższego odznaczenia wojskowego w Polsce. W 1927 roku prochy Dąbrowskiego zostały przeniesione do krypty zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. Podsumowanie. Jan Henryk Dąbrowski był wybitnym żołnierzem, patriotą i bohaterem narodowym Polski. Poświęcił swoje życie walce o odzyskanie niepodległości przez ojczyznę i stał się symbolem nadziei i wytrwałości dla narodu polskiego. Dąbrowski pozostawił po sobie bogatą spuściznę.